Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o memecoinach, przedstawię Wam jakie memecoiny trzymam, jakimi się interesuje, bo jak dobrze wiecie, moim zdaniem memecoiny w tym sezonie pokażą nam również wiele, tak jak pokazały w poprzedniej hoście, pojawiło się wiele memecoinów, trochę ten, ta hossa Prawdopodobnie będzie inna, jak to zawsze, jednak memcoiny mają bardzo duży potencjał, pomimo że są głupie. Dla wielu inwestorów fundamentalnych w poprzednim sezonie było to kompletnie nie, niemożliwe do zainwestowania. Tak w tym nie dość, że ulica będzie wchodzić w memcoiny, tak wielu inwestorów właśnie już tradycyjnych z rynku krypto, które, którzy wiecie, inwestowali w fundamentalne pozycje, no po prostu się przerzucili na memcoiny. Co jest zrozumiałe, no bo widzimy jak to rośnie i każdy chce zarobić. No i myślę, że nie ma co przedłużyć, łapka w górę, subskrypcja i w komentarzu dajcie znać w jakiego memcoina wy najbardziej inwestujecie. Pierwszym memcoinem, który chcę wam zaprezentować jest Skateboard Cat, jest to kot na bejsie. Nie ma tutaj dużej historii, o którą jestem w stanie wam opowiedzieć, jak z większością memcoinów, ja w niego zainwestowałem. Nie ukrywam, że jestem chyba na nim dość mocno na minusie, mimo wszystko, że inwestowałem jak pamiętam gdzieś, gdzieś tutaj, także ten minus jest, choć ostatnio ładnie odbił więc to dość spoko. Jest to chyba największy memcoin na Bajzie i jest to dla mnie po prostu pozycja taka, którą mam pod Base'a. Może największy nie, bo jeszcze jest Degen, ale jest to jedna z moich pozycji pod Base'a. Tak on się prezentuje. No około 8000 followersów, coś tutaj robią, jakieś memy cały czas, więc, więc dobrze. Niech tylko działają, niech Base wyda jakiegoś airdropa czy coś i, i to powinno wybić. Następny memcoin to Kizuna. Kizuna jest coinem związanym z Tao. Pewnie wszyscy dobrze znacie Tao I Kizunę również możecie kojarzyć, z tego powodu, że już nieraz w nią wchodziliśmy, rozegraliśmy ją w grudniu tamtego roku bardzo dobrze. Osoby, które mnie śledziły, fajnie wiem, że na tym zarobiły. Dokładnie mówię o tych wzrostach tutaj. No, ja tutaj się bardzo mocno ładowałem i dość dobrze na tym zarobiłem. No i obecnie znowu kizuna jest po jakichś mniejszych czy większych wzrostach, i ja ją nawet dobrałem niedawno przed odcinkiem. Uważam, że tutaj jak tało pompuje, a możemy sobie zobaczyć, że tało dość spoko. Wybija, więc uważam, że Kizuna tutaj też zrobi fajny procent. Oczywiście jest to dla mnie na przykład Kizuna jest zagraniem tylko pod AI i tylko pod Tao, więc jeżeli nic się nie dzieje, to ja z Kizuny wychodzę. Jest to zagranie dla mnie tygodniowe, dwutygodniowe, no ale warto moim zdaniem ją mieć zawsze na oku, bo tak jak mówię, jeżeli AI pompuje, jeżeli Tao pompuje, to Kizuna jako ten memkoń ze środowiska bardzo mocno pompuje. Choć powiem wam szczerze, jak patrzę na ich Twittera i to co robią, to mogliby się bardziej postarać, bo potencjał mają bardzo duży a ten ich Twitter i to co, to co robią wiem, że rzeczywiście jest takie na trochę jedno kopyto, no ale mówię wam co trzymam w portfelu tak, także jest to, są to jakieś dwa mniejsze bagi w tym momencie, chociaż no w Kizune, tak jak mówię przerzuciłem teraz jednego Ethera, ale na pewno jednym z największych bugów, o którym mówiłem już milion razy i powiem jeszcze nie raz jest NPC, jest to memcoin bardzo bardzo mocny, wspierany przez y, samego crypto wizarda, bardzo często o nim mówi, mamy tutaj listingi na MEXie, Bitgecie, Gate gate.io więc tylko parę parę giełd mamy go dostępnego oczywiście na solanie oraz możemy go kupić na uniswapie ja mam właśnie po ethereum kupionego no i prawda jest taka że NPC ma tutaj mniej więcej już ATH w tym momencie ma bardzo fajną liczbę hodlerów Wszystkie tokeny są uwolnione, market cap na poziomie 220 milionów, właśnie co wyróżnia Kizunę z tych memcoinów, to że market cap jest na poziomie 20 milionów, więc jest to bardzo mały market cap. Na no NPC nie ukrywajmy ma 220 milionów, więc ten market cap jest już większy, no jednak jest tutaj potencjał zlistowania właśnie takiej Kizuny na dość większej giełdzie, tu nawet Bybit czy Kucoin czy, czy, czy by się przydał. I moim zdaniem jest na to potencjał. Możemy zobaczyć, że ich Twitter w ogóle jest bardzo mocny. No i tutaj mamy memcoina z wielką społecznością. Tu jak napiszecie posta i oznaczycie NPC, dacie wiecie dolar $NBC, no to wszyscy was zaraz zrajdują, że pump it i tu naprawdę się wiele dzieje. Więc dlatego stawiam na tego memcoina. Jest to coin z większym market capem niż te dwa poprzednie, ale też ze zdecydowanie większą społecznością i spokojnie myślę, że takie top 100 może jest do dobicia. Co by dało dość fajny procent. No ja tutaj trzymam dość dużego baga. Jestem już na plusie, bo ładowałem się tak naprawdę tu wszędzie. Tu się ładowałem, tu się ładowałem. Ale tak jak mówię, trzymam baga, chyba jeszcze nic nie sprzedałem realnie. I NPC w serduszku siedzi. I następnym coinem, o którym też Wam wspominałem, nie ukrywajmy, jest to większy market cap. Jest to Kate, czyli CAT. Jest to koń, który jest wspierany przez Flokiego. Mówię to w każdym odcinku, gdy o tym mówię, dlatego to już postrzędzę. postrzędzę ale no uważam, że jest to fajny mem coin, którego warto sobie podtrzymać, yy, dość dużo, dość dużo followersów, wielkie wsparcie i tutaj z, możemy zobaczyć liczbę followersów, jak bardzo jest to pchane, bo jest to mem, który nie jest tylko związany z rynkiem krypto. A jest to po prostu coś, co istnieje realnie, dlatego się w to załadowałem i trzymam dość dużego baga. No, i tutaj mogę Wam powiedzieć w ogóle w temacie memcoinów, że Binance przygotował specjalną ofertę. Więc jeżeli nie macie jeszcze konta na Binance, choć zgaduję, że no większość z Was ma, ale możecie zawsze otworzyć nowe konto na na przykład nowe KYC. Może kogoś z rodziny, może mamie możecie otworzyć konto. Zostawiam Wam o, w opisie reflinka do Binance. A. Możecie odebrać darmowe tokeny Dogecoin, także no dość, dość fajnie. Możecie aż 111 Doge, Doge odebrać. No i w tym momencie, jak wpiszemy sobie Doge, czyli wiecie, ten największy pierwszy mem. Z rynku kryptowalut, no to 111 Doge to jest 12 dolarów. Nie jest to za wiele, ale widzę też, że są tutaj dodatkowe nagrody. Niestety nie znam całego, wiecie, forma, co trzeba zrobić. No ale na pewno dodatkowe doczkoiny się Wam przydadzą, jeżeli ktoś ma szansę otworzyć nowe konto. Reflink znajdziecie w opisie. A takim coinem który można na przykład powiązać z Shibą, Shiba to również jest końc z poprzedniej Hossy, jest na pewno e Hunter's Dream, czyli Kaf. jest to koń, który bardzo często był kiedyś pompowany i nie ukrywam, że temat bardzo ucichł, w tym momencie nikt o nim praktycznie nie mówi, dlatego moim zdaniem ma to też również potencjał fajnie, bo kiedyś był to jeden z popularniejszych memcoinów, Kiedyś, mam na myśli, że przed Hostą, tak? On nie był popularny w tamtej hossie, Cały czas ten wykres wygląda tak. No i w tym momencie jesteśmy maksymalnie nisko, więc potencjał, żeby tutaj gdzieś odbić czy wybić nowe ATH, jest ogromny. No a market cap również jest na poziomie 35 milionów. Bardzo wielkie spekulacje były zawsze, że tutaj jest to coin tworzony przez CEO Shiba Inu. Tylko no tak jak mówię, no znowu Twitter tutaj śpi. I, i trzeba widocznie zaczekać aż znowu to, to, to pójdzie. Jest to skomplikowane. Było wiele teorii. Johnny kiedyś o tym bardzo to rozpracowywał. Coin niektórym dał zarobić, niektórym nie. Ja się zastanawiam co, co z tego będzie, ale no tak jak mówię mam tu jakiegoś baga. No i w sumie jak nagrałem ten odcinek i o tym mówię to zastanawiam się czy nie dołożyć tutaj więcej, tylko no szkoda, że zespół trochę śpi, ale czasem zespół nie ma nic do roboty, po prostu jest to czekanie Aż, aż rynek to podłapie i po prostu polecimy tu demon. A następną pozycją, gdzie mamy bardzo mocne community, znowu jest Osaka. Jak piszę w tym momencie w Polsce, w ogóle Osaka jest chyba najpopularniejszym memcoinem, bo zawsze jak dodaję jakiegoś posta, to zawsze mnie ktoś rajduje, że Osaka, Osaka. Więc tych memów, naklejek, jak, byli, jak byłem na jednym krypto idąc do łazienki była wszędzie osaka roz, rozwieszona, e, naklejki, także wiem, że community osaki jest bardzo duże. No i dlatego też czuję, że to będzie pchane. Nie ukrywam, moja pozycja w osace jest bardzo mała, bo no, nie chcę jej kupować na ATH i tak trochę się zastanawiam. Więc ja tutaj jakoś załadowany specjalnie nie jestem. Nie zdążyłem jej kupić przez wzrostami. Miałem ją kupić gdzieś tu, wtedy o niej, o niej mi mówili. No i w tym momencie mamy taki sam market cap jak en, na NPC, jak na en, e, NPC oraz Kacie. No i nie ukrywam, że bardziej wybieram Kata i NPC, bo po prostu bardziej wolę. Jakby te koiny bardziej ja znalazłem. Osaka została mi mocno strzelowana przez polskie community, więc w nią po prostu jeszcze nie wszedłem. No ale mówię wam, że warto, warto się tym zainteresować. No i na pewno ostatnim coinem, który może być ciekawy, nie ukrywam, nie robiłem tu dużego researchu, jest UW, czyli Unicorn. O, o UW chodzi oczywiście o emotkę UW, czyli tą jakby to, to całe, mamy tutaj Unicorna, 45 tysięcy followersów, robią również memy, no jakby to wszystko co jest w, mem, w memcoinie. I skąd wiem o UW? UW zostało mi strzelowane przez Krisa Pertka, miałem o tym nie mówić, ale mówię, także mały mały leak. On mocno zainwestował w MOGA i z tego co wiem on na MOGU jest X10 ponad i zainwestował dość duży kapitał i z tego co wiem dalej wszystko trzyma. Także jest to człowiek, który no, zna się na rzeczy, ma jakby jaja do inwestycji. No i w tym momencie on mi stilował, nie ukrywam, UW jako ciekawy bet. Jest to koń, który jest jeszcze dostępny tylko na Solanie, więc dość, dość riski. A nie, mamy go też na MEX-ie dostępnego. Ja jeszcze nie zainwestowałem podczas nagrywania tego odcinka, ale jak ten odcinek zostanie wypuszczony, obstałem, że już będę miał jakąś mniejszą czy większą pozycję. No ryzyko jest znaczne, uważam, tych coinów jest naprawdę sporo, tak wygląda obecnie wykres UW, czyli w sumie jest atrakcyjnie. Możemy zobaczyć, że jak coin wychodził, to robił naprawdę też fajne wolumeny, co może pokazywać, że za, za coinem stoją po prostu jakieś większe pieniądze. No w tym momencie token nie odbił. Jakoś mocno, więc dlatego to może być interesujące, żeby się w to załadować. No ale ja sam w tym momencie jestem tutaj bez pozycji, mówię Wam tylko o tym. Tych memcoinów jest naprawdę sporo. Dajcie znać, w co Wy inwestujecie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Zapraszam Was do opisu. W opisie znajdziecie link do mojego Twittera oraz mojego Telegrama, darmowej grupy. I to by było tyle w tym odcinku. Do następnego odcinka.